Wybaczy pani, ale ten stolik jest zarezerwowany. Więc proszę go zabrać i przynieś inny. Szef kuchni poucza praktykanta. Powinieneś uważniej obserwować klientów. Ostatni z nich wziął 7 ciastek, a mówił, że prosi o 6. Tak, szefie, ale ja mu policzyłem za 8. Panie kelner! Tak? Proszę podać mi to danie, które konsumuje ten pan pod ścianą. Niestety, proszę pana, ten pan powiedział, że za cholerę panu swojego dania nie oddam. Do restauracji wchodzi starsze małżeństwo i zamawia kotlety schabowe. Już po chwili staruszka zajada ze smakiem, a jej mąż siedzi nad talerzem i ani tknie. Podeszła do niego kelnerka i pyta. Dlaczego pan nie je? Czyżby panu nie smakowało? Skąd? Po prostu czekam, aż żona skończy i pożyczy mnie sztuczną szczękę. Panie kelner, no. Ten kawałek kury, proszę pana, to jest najtwardszym kawałkiem mięsa, jakie w ogóle zdarzyło mi się zjeść. O, proszę pana, nie mówiłby pan tego, gdyby spróbował naszych bewsztyków. Panie starszy, przepraszam najmocniej, ale porcje u was są coraz mniejsze. Złudzenie optyczne, proszę pana. Po remoncie sala została powiększona i dlatego wydają się mniejsze. Co to ma znaczyć? Właśnie znalazłem w zupie spinkę od mankietu. O, to świetnie. Strasznie panu dziękuję. Już trzeci dzień jej szukam. Wie pan co? Że ja już pana chyba gdzieś widziałem. Zgadza się. Ja też godzinę temu widziałem, gdy pan przyjmował moje zamówienie na kotlet schabowy z frytkami. Przy stoliku restauracyjnym. Panie Kowalski, co pan bardziej lubi? Szampan czy piwo? No, to zależy. Od czego? Oczywiście od tego, kto potem płaci rachunek. Pan czy ja? Panie starszy, czy ja mam tu czekać, aż umrę z głodu? Och nie, proszę pana, zamykamy o 23. Panie Kowalski, może jeszcze jedną szklaneczkę? Ach, nie, nie. Proszę mnie dodać do tej, z której już piłem. Poproszę setkę wódeczki. Bez zakąski się nie podaje. To poproszę do wódki dodać porcję kiełbasy i psa. A po co panu ten pies? Żeby zjadł cholerę te kiełbasy. Panie starszy, co to za robak pływa w mojej zupie? Nie wiem, proszę pana, jestem kelnerem, nie biologiem. Panie kierowniku, jakaż to zupka jest dzisiaj specjalnością zakładu? Panie Jasiu, ten pan nie wie. No rybna. Przed chwilą zmienialiśmy wodę w akwarium. Panie kelner, chodź pan tu do jasnej cholery. Sałatka, którą mi przed chwilą pan poda, to jest okropna. Wie pan co? 2 tygodnie temu zajęła pierwsze miejsce na wystawie wyrobów garmażeryjnych. Proszę pana, panie kelner, czy ta restauracja to jest tylko dla piegowatych? O cholera. Kot kierownika znów zapaskudził wentylator. Panie kelner, ta ciecz, którą pan podał, to herbata czy kawa? Czuć ją naftą. No wie pan, jeśli naftą, to kawa. Bo herbatę to u nas benzyna uwali. Panie kelner, czy jest Napoleon? Oczywiście, że jest. Podać tylko setkę czy dwie? I nie, pozdrowić. Panie kierowniczku, ostatnio mamy, jakby wie pan, coraz mniej klientów. Wyjście jest jedno. Albo przestaniemy rozcięciać wódkę, albo zatrudnimy przystojniejszą barmankę.
Panie kelner, ja po raz trzeci zamawiam już obiad firmowy. Bardzo mi przyjemnie, że tak panu smakuje. Szefie, co ta zupa tak dziwnie śmierdzi i świeci? To nie jest żadna zupa, tylko barsz ukraiński. Szefie, w tym rachuneczku, który mi pan przed chwilą podał, są dwa błędy. Aha. Jeden jest na pana korzyść, a drugi na moją korzyść. Nie, nie, to niemożliwe. Na pana korzyść? Zamawia pan tego śledzia, czy nie? Nie, wie pan, dla mnie śledź jest za drogi. Dlaczego? Przecież ten śledź jest wyjątkowo tani. No tak, ale pragnienie po śledziach kosztuje. Proszę pana, już zamykamy lokal. No to kurde, zamykaj się, tylko nie trzaskaj się drzwiami. Pan Władek, stały bywalec restauracji Relax, po zapłaceniu jak zwykle zawyżonego rachunku, poprosił kierownika. Niech mnie pan bardzo mocno uściska, bo naprawdę więcej się tu nie zobaczymy. Kaziu, tyle razy cię wołam, a ty nie przychodzisz. No coś z ciebie będzie. Może kelner? Panie kelner, przynoś pan rachunek i pieniądze. Chcę płacić. Do restauracji przychodzi jegomość. Siada przy stoliku i nerwowo. Panie kelner, proszę chwileczkę tutaj do mnie podejść. Słucham pana. Poproszę tak. Tatara, pan będzie łaskaw. Proszę. Dwie setki wódeczki, woda mineralna. Tylko szybko, bo się zaraz zacznie. No proszę bardzo, tu seteczka, tu wódeczki, proszę bardzo. I kość zjadł tatara, wypił wódeczkę, za chwilę znowu macha na kelnera. Szefie, niech pan na chwileczkę pozwoli. No słucham pana. Proszę pana, poproszę tak, bryzolik, fryteczki do tego, jakieś pieczarki, proszę pana, czerwona kapustka, dwie sety, piwo. Gowie pan, ganiaj pan do cholery, bo się zaraz zacznie. Już lecę, już lecę. No proszę bardzo, tu proszę pana, tu fryteczki, tu pieczywko, tu to. Bardzo pan, dziękuję. Gość zjadł, co mu podano, po raz trzeci woła kelnera. Panie kelner, pozwól pana. No słucham pana, słucham. Proszę pana, deser jakieś są? No są, lody, melba, wie pan. Proszę tak, proszę melbę, proszę pana, 2,50 martela, proszę pana, papierosy, zapalniczkę gazową, tylko goń pan do, szybko, bo się zaraz zacznie. Dobrze, proszę bardzo, tu jest melba, tu papieroski, proszę bardzo, wszystko, a proszę pana, tu jest rachunek. Cholera, już się zaczęła.